Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przypada 50. rocznica śmierci kardynała Grzegorza Agadżaniana. Urodził się 18 września 1895 roku w Gruzji. Początkowo kształcił się w seminarium duchownym w Tyflisie, a od 1906 roku na papieskim Uniwersytecie Urbanianum. W grudniu 1917 roku przyjął święcenia kapłańskie i powrócił na Kaukaz, gdzie był duszpasterzem w swoim rodzinnym Tyflisie. W 1921 roku ponownie wyjechał do Rzymu i już nigdy nie wrócił do ojczyzny. W Rzymie ksiądz Agadżanian był rektorem papieskiego kolegium ormiańskiego, a w 1937 roku wybrano go patriarchą Cylicji, siedzibą w Bejrucie. Przyjął imię Grzegorza Piotra, Krikora Bedrosa XV. Patriarcha odwiedzał diecezję i skupiska Ormian na całym świecie, zakładał sierocińce i placówki oświatowe, budował kościoły. Po śmierci Piusa XII był jednym z najpoważniejszych kandydatów na papieża w trakcie konklawy w roku 1958. Jego osobistym sekretarzem był ksiądz Grzegorz Petrowicz. Kardynał Agadżanian zmarł w Rzymie w opinii świętości w 1971 roku w wieku 76 lat. W kwietniu zeszłego roku rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny. Dzisiaj przypada także 53. rocznica śmierci Jadwigi Zarugiewiczowej, symbolicznej matki nieznanego żołnierza. Cześć ich pamięci. Dziękuję Państwu za uwagę.